Co się działo przez ostatni rok odnośnie wyprawy jelczej w Himalaje? Działo się bardzo wiele. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma osobami, które po prostu z własnej inicjatywy chciały nam bardzo dużo pomóc. Za mną stoi jelcz, który ma odrestaurowaną również jakby obudowę. Możemy zwrócić uwagę na plantekę piękną, którą dostaliśmy od Protect. Przez ostatni rok czasu również popełniona została książka przeze mnie. Dzienniki wyprawy, akurat z wyprawy z 1979 roku, zostały ujęte w jednej książce. Dzienniki mojego ojca, który był jednym z uczestników podróży i ekspedycji na Napurnę Południową. Również jest to jakby element taki dodatkowy, wartość dodana do całej historii, ponieważ w pierwszym rozdziale tej książki można przeczytać dokładnie o tej podróży jelczem i o powrocie tym jelczem. Osoby, które się do nas przyłączały i dalej się przyłączają, mają jeden z nami wspólny cel. Nie tyle przyjazd do Nepalu w przyszłym już roku, ponieważ COVID spowodował, że wyprawa została przesunięta na kwiecień 2021, ale przejazd. Przejazd mam tutaj na myśli, żeby kraj po kraju opowiadać o złotej erze polskiego himalaizmu, ponieważ naszym celem jest właśnie przypominanie lat 70. i 80. wyczynów naszych Polaków himalaistów w ubiegłym wieku. Nie wszyscy pamiętają Jelcza z jelczańskich zakładów samochodowych. Samochód ciężarowy, który przyczynił się nie tylko w naszej branży motoryzacyjnej, ale przyczynił się również naszym himalaistom. Nie byłoby takich wyczynów, nie bylibyśmy taką potęgą w ubiegłym wieku w zdobywaniu ośmiotysięczników nawet zimą. Lista wypraw jelczem jest naprawdę spora, gdyby nie kierowcy i gdyby nie ten jelcz. Naliczyliśmy 16 wypraw, mamy kontakt z 5 kierowcami, którzy opowiadają nam w kuluarach, jak przebiegała podróż przez ponad 10 tysięcy kilometrów z Polski do Nepalu. Dostajemy informacje, wskazówki, na które musimy zwrócić uwagę przed wyjazdem. Przygoda jest niesamowita, ale też i okupiona stresem, okupiona zmęczeniem. Miesiąc jazdy w jedną stronę, miesiąc jazdy z powrotem, 10,5 tysiąca kilometrów przejechanych, różne kraje, różni ludzie, różne sytuacje, ale z perspektywy czasu, jakby mnie ktoś zapytał, czy warto, to bym zawsze powiedział, że warto się w taką przygodę. Przy czym powiedziałbym też, jeżeli masz szczęście, to jedź, a jak nie masz, jesteś pechowcem, to nie jedź, bo cię nic dobrego nie spotka. A trudności były, no były takie wzniesienia potężne. No nieraz brakowało biegu pod górkę. Ostatkiem sił jelcz, ale wjeżdżał i samochodem wyjechałem na wysokość 2200 metrów. Przypomnę, jedną stronę jest to ponad 10 tysięcy kilometrów. My nie spodziewamy się, że pokonamy tą drogę w krótszym czasie. Szacujemy średnio, pokonując odcinki 75 km na godzinę, nie większe niż 300 km na dzień. Podróż nie krótszą niż 30 dni, no to trzeba po prostu sobie uświadomić, że podróż w jedną stronę potrafi zająć czas. Nie spieszymy się, chcemy w każdym kraju się zatrzymać. Rozmawiamy już z instytutami Polski, z ambasadami Polski, żeby na krótkim spotkaniu opowiedzieć o tej historii i przypomnieć wspaniałą potęgę, jaką Polska była w latach 70. i 80., pokonując najwyższe góry świata.